Cześć, cześć, witam wszystkich na moim kanale. No wreszcie wróciłem się do swojej kolejnej podróży. Na ten raz pojechałem do miasta Pułkowice. Znajduje się ono 64 km od Warszakowic. No i właśnie zdecydowałem przyjechać tu, ponieważ mam 3 dni wolnych. W sobotę i niedzielę już nie pracujemy, ponieważ nie było pracy. I na poniedziałek, dlaczego 3 dni wolnych? Dlatego, że w poniedziałek idę na nocne zmiany i dlatego mam jeszcze dzień wolny, jeden w poniedziałek. No i wczoraj odpoczywałem trochę i jutro będę odpoczywał. I dzisiaj zdecydowałem, dlaczego nie pojechać mi gdzieś daleko. Nie chciałem gdzieś jechać, bo jestem po prostu zmęczony już i chciałem naprawdę, prawdę mówiąc, odpocząć, ale gdzieś niedaleko pomyślałem, dlaczego nie pojechać. No i znalazłem na mapie okolicy, mojej okolicy, miasto Pułkowice. Jak już mówiłem, znajduje się ono 64 km, to niedaleko, godzina jazdy. No i mieszkają tutaj 22 tysiące osób, takie niewielkie miasteczko, ale popatrzcie, ono jest bardzo piękne, bardzo czyste. Zaraz zobaczymy, co to za miasto. No i pojechaliśmy. Popatrzcie, jaki tam stoi młyn. Już nowoczesny, odrestaurowany. A zobaczcie, jakie tu są piękne budyneczki. To po prostu jakaś bajka. Popatrzcie, jak tu sugerują śmieci. Jeszcze takiego nie widziałem. Jest napisane. Różnego rodzaju śmieci. Nawet jest tablica napisana. Szkło, plastik, metal, papier. Co wyrzucamy? I zobaczcie, jakie tu takie pojemniki dla śmieci, bio, no i tak dalej, metale, papier, to po prostu bajka. Tutaj jak widzicie też mają w każdym miejscu, około każdego budynku mają oni takie pojemniki dla śmieci. Popatrzcie, ktoś wyrzucił od pralki silnik. Tutaj znajduje się takie niewielkie budyneczki, trzechpiętrowe. Popatrzcie, jaka jest piękność. Wszystkie drogi są wyłożone. Po prostu brukowką. Tutaj taki parking dla samochodów osobny. Nie tak, żeby samochody stojali gdzieś pod oknami, a osobny parking, popatrzcie. Też takiego jeszcze nie widziałem w Polsce, żeby był po prostu osobny park dla samochodów. Jak zrozumiałem, w Pułkowicach pilnują za zbieranie tych śmieci, za sugerowanie śmieci, selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Słuchajcie, tutaj jest całe takie miasteczko niewielkie. Ile tutaj tych domków i głównie, że tutaj jest bardzo cicho. Bardzo cicho. Popatrzcie, nawet jest siłownia. Jaka piękność.
Podłoga jest miękka, żeby nie było больно padać. No i tutaj dla dzieci. Bardzo, bardzo pięknie. Po prostu wspaniale. Popatrzcie, jakie domki. Piękne, różnokolorowe. W Połkowicach znajduje się zakład CCC firmy, też zakład Volkswagen Group Polska, no i jeszcze kilkanaście różnych zakładów, fabryk produkujących różne towary. Miłe miasteczko, spodobało mi się, mimo że tutaj spaceruję tylko 5 minut. Popatrzcie, co to? Co to, jakiś plac zabaw, gdzie można na pewno boksować. Słuchajcie, tutaj taki jest dworzyk, że w jakim można po prostu spacerować sobie i jest cicho, zielono, nawet parking znajduje się w takim zielonym parku. Jestem po prostu szokowany. Już nawet nie wiem, gdzie zamieszkać. W Lesznie, w Połkowicach, we Wschowie, w Głogówie albo w Olsztynie. Gdzie znajdę pracę, tam i będę mieszkał na pewno. Wszystkie miasta piękne i trzeba coś będzie znaleźć. Patrzcie, po prostu w każdej osiedle, w każdym dworzyku znajdują się takie pojemniki dla śmieci. I nawet jest tablica i napisano, co, gdzie trzeba wyrzucać. Myślę, że miasto Połkowice zasługuje na szacunek. Zwłaszcza władza, jaka to wszystko robią. O, popatrzcie, ja takiego w ogóle nigdzie nie widziałem. Popatrzcie, jaki tu niewielki jest taki skwer. Po prostu 30 metrów na 30 metrów. I to zrobione jest. Parking dla rowerów, ławce, kwiaty posadzone i jak to się nazywa po polsku? Dlaczego? Dlaczego wszędzie takiego nie ma? Dlaczego w Mołdawii takiego nie ma? A? I popatrzcie, jaka jest podłoga. Podłoga jest zrobiona z jakiegoś materiału, nie wiem co to takiego, ale taki miękki. Nie asfalt, nie jaka plitka, nic, a tylko taka miękka, żeby było przyjemnie nastąpić na niego. Popatrzcie. I wszystko nowoczesne takie. I można posiedzieć nawet. Po prostu popatrzcie, tam jest droga. A tutaj można po prostu posiedzieć. I zobaczcie, nawet tu jest rozdzielone śmieci. Pojemniki dla śmieciniki, dla różnych rodzajów śmieci. Papier, plastik, szkło. Jak to możliwe? Popatrzcie. Tak oni wygląda. O, z boku. O, popatrzcie, tutaj jeszcze jest książki. Można nie po prostu sobie pokatać się, ale jeszcze posiedzieć i poczytać. Popatrzcie. I różnego rodzaju książki. Kuchnia polska. Jak to możliwe? Jak? Ale tu jest napisane, popatrzcie, zaraz przeczytam. Nadanie Połkowicom praw miejskich prawdopodobnie rok 1265. Nasze miasto znalazło się w gronie najwcześniej lokowanych miast w księstwie głogowskim. Jednak początków Połkowic należy szukać około roku 1150, kiedy najstarszy z synów księcia Władysława II, Bolesław I Wysoki, założył w tym miejscu swoją siedzibę, służącą za schronienie podczas polowań.
W 1991 roku miasto miało już swój herb. W tym roku w dokumentach książęcych po raz pierwszy przy nazwie Połkowice pojawił się dopisek Civitas, czyli miasto. Źródło chronik der Stadt Polkwitz in Niederschlesien. Kronika miasta w Połkowice na Dolnym Śląsku 1819 rok. O tak. Mam takie wrażenie, że Głogów i to, co go otacza, te miasta, jakie znajdują się około Głogowa, są bardzo piękne, jak i sam Głogów. Nie wiem dlaczego. Dlaczego ten teren, ta okolica jest taka czysta, piękna i zadbana? Co Głogów, co Połkowice? Dlaczego? Powiedzcie. Powiedzcie mnie, Polacy, którzy mieszkają tutaj. Co tu takiego u was jest, że co nie ma w innych miastach Polski? Dlaczego wszędzie tak jest zadbane, czyste i piękne, i przepiękne? Powiedzcie mi, proszę. Ja nie widziałem jeszcze nigdzie, żeby taka była piękna ulica. Podłoga, zobaczcie, droga, z jakiej takiej brukowki, nie prostej jakiejś, a różnego rodzaju namalowana, ornamenty różne. Popatrzcie, w różnym kierunku. Piękność. Popatrzcie, nawet luk też jakaś sztuka. Popatrzcie, kwiaty i tu, nie wiem jak po polsku, ale po rosyjsku to lepestki opadli. Popatrzcie jak pięknie. Zobaczcie, tutaj nawet tablice takie nowoczesne i piękne. Jak to możliwe? Dlaczego? Dlaczego tak? Zobaczcie, jaka piękność. To, jak zrozumiałem, już przyszedłem na rynek. Nikogo nie ma. Ale zobaczcie, jak pięknie wysadzone drzewa wokół tej ratuszy. Takiego też nigdzie nie widziałem jeszcze. Banki. Ale zobaczcie, jakie budyneczki piękne. Rozmalowane różnymi kolorami. Słuchajcie, jest dusza w takich miastach. Co nie mów, a w dużych miastach duszy nie ma. Za dużo ludzi, za dużo samochodów, za dużo budynków różnych. A w małych miasteczkach jest dusza, jest tak jakoś duszewnie. Sobie mieszkasz, spacerujesz i odpoczywasz. Popatrzcie, nawet postawili takie... Gmina Połkowice, popatrzcie. Serce Zagłębia Międziowego. O, tutaj dobywa miedź. Dlatego takie bogate miasto. I gmina postawiła takie ławce, ale jak to się nazywa, żeby ludzie mogli sobie posiedzieć i popatrzeć na fontan. Boże, jak pięknie zrobione. Zobaczcie. Górnikom polskiej miedzi. Tak, to górniki, to miedź. Tutaj dobyła się miedź. Dlatego jest takie miasto bogate.
A to jest kościół. Boże, jaka piękność. Nie przestaję być zachwyconym. Oto co na pewno z czyn na pamiętkę międzyniowych spotkań z kulturą japońską. Pułkowice 29 rok. Japońcy przyjeżdżali tu na pewno, żeby kupować miedź. Nie, oczywiście, że wspominam, że tak pięknie jeszcze jest w Olsztynie. Tam też takie małe miasteczko, ale tam mieszkają 10 tysięcy na pewno, a tutaj 22 tysiące. I tam też jest bardzo, bardzo pięknie. I kwiaty, i wszędzie jest zrobione. Tutaj jest taki stand informacyjny, co odbywa się w urzędzie gminy Pułkowice. Nasz region, dbamy o niego. Nasz region, my o nim zaboimся. Молодцы, ребята, что можно сказать. Невелике местечко такое. Мам вражение, что тут не мешкаю. Не мешкаю 22 тысячи. Напевно, как мешкаю, небо мешкало тут где-то, ну, максимально 5-10 тысяч особ. Выдел инвестиций, развою гмины и замовень публичных. Ochrony środowiska i obszarów wiejskich. I takie maleńkie takie budyneczki i w nich znajduje się różnego rodzaju wydziały. Dziwnie. Chłodząca frappę na dziś. Wstąp. Ten pomnik i ławka jest zrobiona z miedzi. W Mołdawii już ukradliby i ławku, i pomnik. A to jest Rada Miejska w Pułkowicach. Burmistrz Pułkowic, Urząd Gminy Pułkowice. Ale popatrzcie, co tu znalazłem. Widzieliście? Kiedyś takiego. Woda dla naszych pupili. Gdzie tak? Ja takiego nie widziałem w ogóle nigdzie. W ogóle. Ni w Polsce, ni w Mołdawii. Nigdzie. Po prostu nigdzie. Jak? To gmina. To wszystko robi gmina. Kwiaty. Piękność. Czystość. Zadbanność. To tylko gmina. Tylko zasługa gminy. To znaczy, że wszystko zależy od ludzi, tylko od ludzi, tylko od władzy. Tylko władza to wszystko robi. Władza daje jakieś tam nakazy i ludzie to robią. Ale od władzy to wszystko i schodzi od władzy. Tylko władza może coś zmienić. A u nas w Mołdawii mówią wszyscy, że начнімо з себя. To zaczyna trzeba z siebie. Sam możesz to wszystko coś zmienić. A co ja mogę zmienić, jeżeli wszędzie władza nic nie robi? Co? Co ja jeden mogę zmienić? To władza, tylko władza może coś zmienić. Pokazać jakiś przykład na pewno, albo jeszcze coś. Nie chcę o tym mówić. Na pewno jest wszystko odbudowane, te stare miasto. Widać, że budynki są nowe, nowoczesne. Starych budynków, starych kamienic prawie nie ma. No i tutaj zaczyna się jakiś park. Popatrzcie, jaka piękność. Jak wszystko jest zrobione. Popatrzcie. Toaleta. Kwiaty. Popatrzcie, jakie aleje równe zrobione. Kwiaty, fontan. Taki niewielki park. O, nawet zwierzęta. Ja oczywiście. O, popatrzcie, kamery.
żeby nic, nikt nie uszkodził. Szczerze mówiąc, ja nie... nie oczekiwałem takiego zobaczyć tutaj w Pułkowicach. Myślałem, że Pułkowice jakieś takie miasto, tutaj różnego rodzaju zakłady, mieszkają ludzie, gdzieś pracują na jakichś zakładach i nic ciekawego, ale okazało się, że tu jest bardzo, bardzo pięknie. Popatrzcie, ile kilometrów do różnych miast. Bułgaria, Sofia, 1453 km. Rumunia, Bukareszt, też tak. Warszawa, 411. Londyn, 1300. Bratysława, 500 km. Budapeszt, 663. Wilno, Helsinki, Estonia, Tallinn, Stockholm. Oho, daleko znajdują się wszystkie miasta. Boże, jak pięknie. Ja zaraz po prostu zapłacę. Nie zapłacę, a zapłacę. Popatrzcie, jak zrobiony dla dzieci. Jak nam daleko do Europy? Господи, прости меня. Jak nam daleko jeszcze do Polski, do Europy? Popatrzcie. Żeby dzieci mogli przyjść tu, pobawić się, polazić gdzieś tu, jak skalolazy. Pojeździć na rowerach. O, popatrzcie, nawet dla małych dzieci tutaj takie jak skały, gdzieś można na góry połazić. A to na rowerach na pewno pokatać się. To co takiego? O, zobaczcie, nawet tu można połazić. Boże, jest gdzie po prostu pospacerować, pobawić się. Popatrzcie. Żeby dzieci rozwijali się. Mięzy swoje. Nie, nie. Ja tak nie mogę. Mam tylko jedno pytanie. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego nie ma takiego w Rosji, w Ukrainie, w Mołdawii? Dlaczego ci, którzy biorą swój kierunek w stronę Europy, w stronę Stanów Zjednoczonych, czyli po rosyjsku США, ci żyją normalnie, jak ludzie? А те, кто же берут свой керунок в стороны России, живут попросту массакратично. Для чего так? Для чего? Для чего Европа, то есть попросту приклад людскости, вольности и так далее? Для чего жить как люди, а не как скоты, как быдло? Господи, все, я ухожу. По просту Польска показала целому святу, же как можно жить, как можно нормально жить. Польска показала, Польша показала всему миру, как можно жить, как за 20-30 лет можно изменить свою жизнь, как можно из советскости, да, из Советского Союза уйти в Европу и как можно жить. Как можно сделать, какую красоту, какие улицы соу чисты, задбаны. Можно сделать? Можно. А для чего мы не можем? 30 лет попросту мешками в гувне. И уж денервує тим всім. Попатьте, приклад новочасного домку. Паркинг есть на доле, под землей. И тиле. Самоходов нема,
nikt nie przeszkadza, jak u nas samochody stoją po prostu pod oknami, pod drzwiami i wszyscy zaważają przejść albo przejechać. A tutaj parking jest pod domem i tyle. Pojechałem sobie i samochód stoi sobie pod ziemią, pod dachem, ni deszczu, niczego, nijakich opadów nie ma i nikt nikomu nie przeszkadza. Można pobudować takie domki? Można. Patrzcie, jaka piękna arka. Już wkochałem się w to miasto, jak i w Olsztyn i w Głogów. Słuchajcie, Dolnośląskie województwo jest bardzo piękne, bardzo. Gdzie nie byłem, wszystkie miasta spodobały się mi. Oprócz Olsztyna, Olsztyn to jest nie Dolnośląskie województwo, to jest Wielkopolskie, ale Olsztyn to jest taka niezwykłe takie miasto, jedyny można tak powiedzieć w Wielkopolskim województwie, jaki jest bardzo zadbany, czysty i piękny. Popatrzcie, jak jest zrobione. O co, nie można postawić po prostu takie figurki i już jakaś jest piękność. A, tu jest powiatowy lekarz weterynarii, inspekcja weterynaryjna. Aha, i dlatego tak jest zrobione. Spacerować w niedzielę jedna przyjemność, dlatego że nie ma ludzi. Można sobie spacerować i nikt ci nie przeszkadza. Jeszcze jeden płac zabaw. Też popatrzcie z miękką podłogą, żeby dzieci nie uszkodzili się. Wszystko dla ludzi. O, popatrzcie. Tu znajduję się zaraz w miejsce pamięci. Miejsce, w którym się znajdujesz, to wyraz hołdu, pamięci i świadectwo żyjących. Polaków Golgota Wschodu powstała dla uczczenia pamięci o tych wszystkich Polakach, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia własnych domów i wbrew swojej woli wywięzieni w głąb Rosji. To pamięć o tych, którzy ginęli w obronie swoich domów i rodzin. To wyraz pamięci o tych, którzy 1 września 1939 roku rozpoczęli walkę z niemieckim najeźdźcą, a niespodziewanie dostali się do niewoli Rosji Sowieckiej, która 17 września 1939 roku zraz dziecko napadła na naszą ojczyznę. Пожалуйста, Россия напала в 1939 году 17 сентября на Польшу. Вот почему мы живем в говне сейчас до сих пор. Потому что Россия везде сует свой грязный нос. Извините меня, конечно, россияне, но это правда. И поляки вон были вывезены в Россию, вывозили их. Какого хрена вы это делали? Зрадецко, видите, то есть обманули. Обманули как бы и напали. By następnie wymordować 22 tysiące jej obrońców strzałem w tył głowy. 22 tysiące człowiek w głowę byli rozstrzelane. To wreszcie pamięć o tych, którzy nie bali się głośno przypominać te prawdy. Tragiczna historia Polski. To przypomnienie ponad 200 lat deportacji Polaków z terenów Rzeczypospolitej, zamiarów ich eksterminacji. To 200 lat wpisuje się również w tożsamość naszego połkowieckiego społeczeństwa. Wielu bowiem naszych mieszkańców to potomkowie kresowiaków, a niektórzy z tych niejednokrotnie cudem ocaleni z ludobójstwa na Wołyniu wciąż pamiętają gehennie kresów Rzeczypospolitej. O tak, ребята, o tak. Вот почему не любят русских, вот почему Россия. Везде, где Россия, везде бардак и нищета и беспредел. I to длится już do сих пор jeszcze. Вот, пожалуйста. Сибирякам, то есть сибирякам, поляков вывезли, пожалуйста, в место Абакан, Александровск, Архангельск, Астрахань, Бийск, Боровиче, Бухара,
Бузулюк, Даниловка, Иркутск, Якутск, Калуга, Катанга, Казань, Кишинев, Краснодар, Куйбышев, Майск, Мурманск. Это все Советский Союз. Тобольск, Ташкент, Томск, Уральск, Ухта, Владивосток, Воркута. Представляете, куда вывозили вывожение и экстерминование в 20 веке общества России и Советского. За то же только были поляками. Только за то, что они были поляками. А вот украинские националисты. Украинские националисты ОУН и украинской повстанчей армии УПА доконали повторных збродні на тих землях. И тут перечисляется, где были убиты поляки. И тих місць і місцевощі були тищонці. Ой-ой-ой-ой-ой. А это уже по закінченню Другої війни світової, в 45-му году в Європі розпочинався ексодус людності. Опущаю свої родинні доми і ойцовізни, які знаразвився в границях колійного окупанта, яким був Совєтський Союз. Вілюс Крещаков дочера і ощедваше в Полковицах і околичних місцевощах. А вот 22 тысячи обывателей польских, граждан польских, янцов, военнопленных, военных офицеров, функционирующих полиции, корпус охраны пограничья, стражи граничной, службы вьенженной, цивили и офицеров без статуса янца. Гина от шалю в тиль головы. То сброня любобуйства доконала пшес России Советского, другого из оккупантов подчас Другой войны световой. Российской, Советской России, второго с оккупантов под час Второй мировой войны. Первая была Германия, а вторые оккупанты это Советский Союз, Российская, Советская Россия. То дословно ликвидация элит Другой Речи Посполитой. Пізніше укривання правди о морді в Катині, то фундамент, на котором будована комуністична ПРЛ. Видите? Следующее укрывание правды об этом преступлении в Катыни был фундамент, на котором и была построена коммунистическая Польша. А вот места, в которых были доконаны сброди катынские. Кожельск, Катынь, Старобельск, Харьков, Осташков и Калинин. Сейчас это Тверь в России город. Вот так вот. Вон, Катынь 40-й год, Смоленск 2010-й. 75 лет советской збройні любобуйства в Лєші Катинським, доконаний на єнцах воєнних офіцерах войска польського. А, это под Смоленском в 10-м году, 95 поляков с президентом Лех Качинский, самолет, когда Россия сбила. Тоже очень много вопросов к этому. Все говорят, что это не Россия говорит, что это не она сбивала, а когда поляки попросили черный ящик и доступ до самолета, который упал, Россия отказала. Почему? Значит, это вы избили. Молодцы, ребят. Продолжайте в том же духе. Вас будут еще больше ненавидеть. Поляки кушают мороженое, смотрите. Целыми семьями выходят и покупают мороженое. Куда деньги уходят? Ціла квота узискана за спродажі текстилів зостані призначена на джавання статутове з твоєго локального джаву PCK, втім на доживання голодних дітей, поправи життя найбідніших родин, творення місць помоці для потребуючих. Одежду, яку сюди бросають, стару і ненужну, вона буде продана потім, опять же, в Молдову, в Україну, в Росію, і на ці деньги будуть вже допомагати людям. Бідним. Ну, що можу повідати, мої друзі? Дуже сподобалося мені Полковиця. О, побачите. Тут і теж збірник такий шмічі. Побачите. Навіть люди вижуцають ціле меблі. Є ще радянські, напевно. Але то добре, можна десь зробити щось. Якісь полки, пулки. Вдому я то бим забрав бим. Зробив бим щось у себе там десь. Що можу повідати, мої друзі? Дуже сподобало мені ще то місто, і є дуже задбане, є дуже чисте, і
jestem zachwycony z tego, że wszędzie są takie pojemniki dla śmieci. To zasługa gminy miejskiej. I miasto jest bardzo czyste, bardzo zadbane, bardzo ciche. Spodobało, bardzo spodobało. Ale trochę jestem rozczarowany w tym, że nawet nie rozczarowany, a tylko rozdenerwowany tym, że napomnieli mi o tej przyszłości, o tym minionym stuleciu, kiedy radziecki związek, kiedy sowiecka Rosja robiła takie masakryczne czyny tutaj na terenie Polski i nie tylko na terenie. Polacy byli wywięzieni gdzieś do Sybiru i to mi trochę rozchytało, rozdenerwowało, ale przepraszam, bo jest to jest moja bólny temat, kiedy co dotyczące Rosji, dotyczące Radzieckiego Związku, i to jest mój bólny taki temat. I kiedy to wszystko widzę i słyszę, jakie byli w historii jakimkolwiek kraju takie nieczynności, nie zgodności i takie masakryczne czyny, to po prostu denerwuje i złe się czuję. Ale nie chciałem, oczywiście nie chciałem ten temat w ogóle zatragiwać, trogać, wspominać, ale tak wyszło, przepraszam. Ale miasto jest po prostu wspaniale. Bardzo spodobało mi się. Bardzo. No co, moi drodzy, jadę już do domu. 1,5 godzinki minęły. I trzeba już jechać do domu. Gdzie jest mój samochód? Nie wiem. Mam nadzieję, że Państwu spodobał mi filmik. I nie wiem, następny filmik na pewno będzie już nawet nie wiem kiedy. Ponieważ już w sierpniu mam na pewno sobotę i niedzielę, weekendy na pewno mam robocze i żona przyjeżdża na pewno i może jeszcze kilka razy z nią gdzieś wyjeździemy, a może i nie, a we wrześniu już chcemy pójść uczyć się w szkole polecalnej. Wreszcie, mam nadzieję. Ale nie wiem dokładnie, czy to będzie tak. Chciałbym jeszcze wybaczyć się przed panią Barbarą, bo mieliśmy z nią taką niewielką dyskusję. Ja oczywiście, że pani Barbaro, jestem bardzo wdzięczny Polsce za to, za wszystko, co ona dla mnie zrobiła. Za to, co ona przyjęła mi do siebie, że ona dała mi wiele różnych korzystnych dokumentów, rzeczy i tak dalej. Jestem oczywiście, że bardzo wdzięczny Polsce i bardzo wdzięczny ludziom, wszystkim Polakom i pani Barbaro też. Jestem bardzo wdzięczny za rower. Przepraszam jeszcze raz, jeżeli oskarżyłem Pani, jeżeli może coś zrobiło mnie tak, ale po prostu szczerze mówiąc nie chciałem. Ja, jak Pani już mówiłem, że ja po prostu szedłem i nagrywałem to, co widzę i nawet nie miałem na myśli coś tam jakoś oskarżyć Polskę albo Polaków. Po prostu co widzę, to i nagrywam. I tutaj, jak widzicie, też przyjechałem i co widzę, to i nagrywam. Nic nie wymyślę, coś sobie nie. Tylko to, co widzę. I dlatego przepraszam, bardzo przepraszam za wszystko. Oczywiście, że Polska, zobaczcie, jaki grzybik piękny. I tam też.
Oczywiście, że Polska dała mi bardzo, bardzo dużo różnych korzystnych rzeczy i Polacy dopomogli mi bardzo też. Oczywiście, że wszystkim jest bardzo, bardzo wdzięczny. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że to i zasługa nie tylko Polski, ale moja też, bo ja to wszystko nie wziąłem za darmo, tak? Ja wszystko to zarabotał wszystko to swoim własnym trudem, własnej pracy, własnym czasem, własnymi nerwami, własnym zdrowiem, i to po prostu nie wpadło mi na głowę gdzieś z nieba. To wszystko ja zrobiłem sam. Ale oczywiście, że to ja zrobiłem w Polsce. Ja zrobiłem nie gdzieś w Niemczech, nie w Rosji, nie na Ukrainie, nie w Mołdawii, a tylko w Polsce. I oczywiście, że jest bardzo, bardzo wdzięczny za to dokładnie Polski, kraju, temu kraju. I mam nadzieję, że dalej będzie tylko lepiej. Oczywiście, że będą różnego rodzaju trudności, ale mam nadzieję, że ze wszystkimi справлюсь. Как будет по-польски справлюсь? Дам радę. Ale wszystkim trudnościom na pewno powiem, ja zrobię to. Przezwyciężyć trudności. O, kiedy oglądałem filmik Marta mówi, dziecki, bajka dziecka, to tam było takie wyraz taki, trzeba przezwyciężyć trudności. No i oczywiście mam nadzieję, że przezwyciężę trudności, wszystkie trudności, które będą u mnie w życiu tutaj w Polsce. I już daję radę, już półtora roku daję radę, i oczywiście, że wszystkie trudności będą mną przezwyciężeni. Nie wiem, prawidłowo ja mówię, czy nie. Napiszcie proszę w komentarzach, jak ja mówię po polsku. Mam nadzieję, że już lepiej. I to nie zasługa też Polaków, bo ja z Polakami prawie nie rozmawiam w pracy i nigdzie więcej. To zasługa czytania książek, polskich książek. Zaraz czytam też polską książkę, taką tłustą, już prawie skończę ją czytać. I to zasługa tego czytania po polsku, ponieważ wymówię takie słowa wyraźnie, każde słowo, i dlatego i w pamięci oni zostają też. No i takim czynem ja ich i tak ćwiczę język polski. Oczywiście, tak, to wszystko na pewno na dzisiaj, bo ja już zagadałem się. Do widzenia, moi drodzy, już jadę do domu. Będę odpoczywał dzisiaj już. Będę odpoczywał dzisiaj już i jutro też. I do widzenia, moi drodzy. Mój wierny koń Ford Motor Corporation, zrobiony w Niemczech, będę mnie woził do domu. Do widzenia, moi drodzy. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Życzę wam, Wiktor Swiedl. Wiktor. Ja życzę wam wszystkiego najlepszego, pani Barbarze, Tomku, Wiktoru z Jastrzębia Zdruja, Władysławiu, różnemu Ewie, różnym ludziom, wszystkim życzę tylko dobrego, tylko wszystkiego dobrego. Bądźcie szczęśliwymi i dobrymi ludźmi, mimo na wszystko. Do widzenia, moi drodzy. Pa!